Witam Państwa na kolejnym kawałku. Dzisiaj, w tej chwili, w tej części, to jest ta część tej 12 serii jako pierwsza, mamy kwestię całopali. Otóż jest on wywołany, ten film, szeregiem komentarzy na moim blogu. A o co tu właśnie poszło? Poszła sprawa całopaleń Polaków w czasie II wojny światowej, a dokładnie w czasie powstania warszawskiego. Mówi się o różnych holokaustach, o jednym holokauście, natomiast zapomina się o tym, celowa robota, żeby nikt nie wiedział, że całopalenia tak naprawdę właśnie dotyczyły Polaków. I okazuje się, że to było właśnie tutaj w Europie w czasie powstania warszawskiego. Na moim blogu to się dość ostro kłócono, że no jednak no Niemcy, inaczej mówiąc, nemrodyści w mundurach SS oblewali benzyną Polaków, jakieś stosy trupów i palili. No, problem techniczny. Cały problem techniczny polega na tym, że z benzyny zawsze zostaną jakieś zwłoki i tego się wypalić do końca nie da. Mało tego. No właśnie kwestia benzyna. Natomiast dezinformatorzy tą benzynę lansują w swoich nawet książkach po to, żeby ukryć właśnie całopalenie Polaków, a używano do tego ogromnych ilości drzewa z Puszczy Kampinoskiej. W czasie powstania warszawskiego całopaleniami Polaków, czyli wygrzebowano nawet spod gruzów trupy Polaków i palono na stosach, były to stosy typu religijnego, czyli to był stos ofiarniczy. I one były palone właśnie drzewem z Puszczy Kampinoskiej. Logistykę, czyli inaczej mówiąc zaopatrzenie do tych stosów całopalnych ku czci diabła, a robili to nemrodyści w mundurach SS, zajmował się niejaki Geibel. On był przesłuchiwany na procesie norymberskim i oczywiście wszystko też jest utajnione, większość ludzi o tym nie wie. Mało tego, zresztą na moim blogu tutaj zalinkuję tę całą dyskusję i to wszystko, co jest z tym związane. I co tutaj generalnie chcę powiedzieć, dlaczego przeskakujemy nagle, powiedzmy, z tego, co się działo w czasie powstania warszawskiego, z całopalenia Polaków, nagle przeskoczymy za chwilę do Iwo Jimy. Bo tak zapowiadałem, że pierwszy film 12 serii to będzie Iwo Jima. I teraz sama wspólnego Iwo Jima z powstania warszawskiego. Aha, i jeszcze jedno. To jest też ciekawostka, jak już mówię o powstaniu warszawskim, o tym całopaleniu Polaków. Co robiono z prochami? Jak już powiedzmy spalili ten stos z drewna, to gdzie prochy wysypywano? Do studzienek kanalizacyjnych. I to było właśnie tutaj takim, że to później po wojnie wyciągano tyle i tyle kilogramów wyciągnięto właśnie z kanalizacji, ze studzienek kanalizacyjnych. Warszawy. Ale i teraz właśnie to chciałem właśnie to powiedzieć, właśnie, że to zostało wyciągane te prochy, bo najważniejsze było właśnie całopalenie całości, żeby były prochy. Ale i teraz tak, czy to jest jedyny przypadek całopalenia? Nie. Przeniesiemy się teraz na Ocean Spokojny. Do dzisiaj istnieje wyspa na Morzu Japońskim, nazywa się Iwo Jima. Iwo Jima była terenem zajadłych walk o zdobycie tej wyspy. 22 tysiące Japończyków broniło tej wyspy. Oni mieli specjalne tunele, bunkry i tak dalej. Cały system umocnień. Natomiast Amerykanie mieli bardzo silne lotnictwo i bardzo ogromną flotę. Oczywiście i masę żołnierzy, desantowej, sprzętu i tak dalej. A więc ten cały system był bardzo skomplikowany i bardzo silny, aby złamać opór Japończyków. Ale co jest ciekawe, na co zwróciłem uwagę, czyli
Dzisiejsza Wikipedia pomija taki bardzo istotny szczegół, kiedy ja po raz pierwszy czytałem wiele lat temu książki o Iwo Dzimie w czasie komuny. Otóż w czasie komuny zwracano uwagę na jeden szczegół. I dzisiaj, na jeden szczegół, zaraz o nim opowiem i zwróćmy uwagę, dzisiaj jeżeli mamy coś o Iwo Dzimie, to jak jedziemy bodajże do Waszyngtonu, to tam znajdziemy pomnik właśnie zdobywców szczytu na Iwo Dzimie, na tej wyspie na Pacyfiku. To było bliżej wysp japońskich. To był pierwszy zrobiona fotografia, później powstał obraz takiego dość znanego malarza, a później powstał pomnik. No i teraz takie pytanie powstaje, dlaczego akurat, no słuchajcie, były różne walki na całym okresie Pacyfiku i dlaczego akurat Iwo Dzima załapała się na pomnik? Wiecie dlaczego? Ponieważ to był taki wręcz spektakularny przykład całopalenia. Otóż z 22 tysięcy Japończyków przy życiu zostało tylko 21 tysięcy z groszami. Oczywiście zrobiono trochę filmów takich dezinformacyjnych na ten temat, ale jaki jest najważniejszy szczegół, który nie podaje Wikipedia? Lotniskowce eskortowe wypuszczały co chwilę samoloty z bombami napalmowymi i żeby pokonać w tych tunelach, bunkrach Japończyków, łącznie z tymi siłami lądowymi, które po prostu atakowały cały czas tą wyspę, trzeba było ich wypalić napalm. A więc to był taki przykład całopalenia Japończyków, tych 21 tysięcy. Pamiętajmy, że było tych obrońców 22 tysiące, a przeżyło powiedzmy kilkaset. I oni przypadkowo tylko dostali się do niewoli, ale co generalnie opisywała w dawnym czasie książki w czasach komuny? W czasach komuny opisywano właśnie te ataki lotnicze, gdzie wypalano wręcz tych Japończyków, wlewano benzynę, właśnie napalm. Co to jest napalm? To jest kauczuk zatopiony w benzynie. Jak to eksploduje, pobiera ogromne ilości tlenu, powstaje taka nisza beztlenowa, ale wszystko wtedy jakby rozbije się takim wybuchem i wszystko się dookoła wypala. I w ten sposób pokonywano Japończyków. Można było to inaczej zrobić, ale taką metodę wybrano, żeby ich wypalić. To była taka samotna, skalista wyspa, gdzie można było przetestować broń napalmową w takich specyficznych warunkach. A więc praktycznie w te wszystkie szczeliny, otwory wentylacyjne wlewano napalm. Robiono pierw poprzez bombardowania, gdzie wypalono powiedzmy tą całą wyspę, wszystko co miało jakąś otwór, dziurę, gdzie po prostu wlewano tam napalm. Obojętnie wrzucano te bomby napalmowe z samolotów pierw, a później już po prostu miotacze płomieni i wręcz wlewano ten napalm i zapalano. Tam był system tuneli, to właśnie ta lwia część tych Japończyków zginęła w tych tunelach, ponieważ się tam oni chowali. Te tunele zostały zalane i po prostu odpalone i oni zostali tam żywcem spaleni. I dlatego jest ten pomnik w Waszyngtonie, dlatego był ten obraz, właśnie z tego powodu, że ta wyspa słynęła z takiego całopalenia w krótkim czasie na 21 tysięcy ludzi. I to jest jakby tutaj takim elementem, który łączy jakby Powstanie Warszawskie, tylko przypadkowo, no, Powstanie Warszawskie to jest tutaj, powiedzmy w Polsce, natomiast ta Iwo Dzima dlatego została upamiętniona właśnie z tego powodu, tylko mało kto wie, dlaczego ona została upamiętniona. Została upamiętniona właśnie z powodu tego aktu całopalenia. Okej, Warszawa. Tak, jeszcze mamy tutaj też Kale Warszał, no to jest ten obóz koncentracyjny, to jest oddzielny temat, no na razie to tutaj za bardzo nie będę, ponieważ mnie zobligowano do jednej rzeczy. 400 Polaków dziennie podobno. Po prostu mnie zobligowano, żeby za dużo na ten temat nie mówić,
ale udało mi się po prostu wraz z jedną osobą zlokalizować, gdzie tak naprawdę była największa w Europie komora gazowa umiejscowiona. To ona właśnie była w Kalewarze. Niemiecka. Niemiecka komora gazowa w Warszawie i wbrew pozorom, no wszyscy udają, że jej jakby nie było, nie? Jakby nie ma, że tam coś było i tak dalej, to temat się przemilcza, ale po prostu... Niemiecka komora gazowa dla Polaków, dla mordowania Polaków, to tak trzeba jest. Podkreślać, bo to jest dobrze, tak przekręcane. To jest że... komora gazowa wyłącznie dla Polaków, nie? O, w ten sposób. Bo Żydów czyli... Niemcy wywozili gdzie indziej. Czyli mamy tutaj, jak już tutaj mamy kwestię całopaleń, ale dlaczego w ogóle istniały całopalenia? Całopalenia są opisane w Starym Testamencie. One w ogóle dotyczą zupełnie innej rzeczy. Natomiast zwróćmy uwagę, te całopalenia są niczym innym niż dawne ofiary z ludzi, na przykład dokonywane przez Majów. Starożytnych Majów, kiedy pokonanych wrogów ciągnęło się na wielką piramidę, na czubku wyrywano się im serce. A więc to jest, powiedzmy, ta sama metoda likwidowania ludzi. Dla kogo? Dla diabła. A więc widzimy tutaj aspekt religijny takich właśnie całopaleń. To jest aspekt religijny, ale nie znaczy to, że to Stary Testament jest jakby tutaj całkowicie zły i tak dalej, ale głównie chodzi o to, żeby zrozumieć, że kwestie składania ofiary dla diabła w tak zwanym cywilizowanym świecie uchodzi za rzecz normalną i jest to dość sprytnie ukrywane. Tak samo jak są ukrywany temat całopaleń w czasie Powstania Warszawskiego oraz przed Powstaniem Warszawskim. Jeszcze, co ciekawe, o, tutaj na zakończenie możemy powiedzieć o tych całopaleniach, bo to dzisiaj jest na przykład budynek Rady Ministrów. Ja znalazłem zdjęcie, ja sobie to skopiowałem oczywiście, ale na moim blogu jest. Zdjęcie, w którym, wiecie, gdzie było taki główny ołtarz całopaleń? W Warszawie, gdzie on się znajdował. Nawet tak to zdjęcie, no nie tyle co tego, tylko było akurat miejsce, budynek Rady Ministrów był, dzisiejszego Rady Ministrów, bo to był jeden z skrzydło zbombardowano się, w tym skrzydle właśnie ten był główny ołtarz. I jakby to powiedzieć, ten, który robił zdjęcia, to akurat stał na środku tego ołtarza. O tam, gdzie były właśnie te stosy. To on był właśnie najważniejszy. I to było na miejscu budynku Rady Ministrów. No dzisiaj funkcjonuje oczywiście też Rada Ministrów i dobudowano na tym stosie całopalnym, na tym miejscu tych całopaleń właśnie odtworzono właśnie ten fragment zbombardowany. Nie? A więc wszystkie takie wydarzenia, zwróćmy uwagę, na przykład dezinformatorzy w swoich książkach, no tam polewają benzyną, tego, oni starają się zgubić religijny charakter ofiar ludzkich dla samego diabła, a robili to kto? Nemrodyczne hybrydy. A więc my tutaj, teraz podsumowując, widzimy, że dla funkcjonowania nemrodycznych hybryd jest potrzebna ofiara z ludzi. No i mniej więcej tak to było robione w historii. Obecnie to są różnej maści skrytobójstwa. Giną dzieci, giną dorośli, to znaczy oni znikają. O, w ten sposób znikają. I to się też taki robi szum, powiedzmy, w internecie, że ludzie znikają, dorośli, dzieci. Właśnie najprawdopodobniej, to jest tak wręcz sugerowane, że to, że była wojna, no to... To była wojna, nie? A w czasie pokoju, no też są potrzebne jakieś ofiary. No to właśnie to jest wytłumaczenie. Dalej jest uprawiany kult diabła. Po to są właśnie potrzebne już w sposób skryty dalej ofiary z ludzi. A więc podsumowując cały film, docelowo te wszystkie ofiary ustaną, ponieważ wszyscy ci, którzy to czynili w przeszłości, obecnie,
dla władzy i tak dalej, zostaną po prostu wybici przez Boga. Żadna hybryda nie przeżyje Armagedonu. A więc ten przykład, gdzie z Powstania Warszawskiego przewędrowaliśmy na Iwo Dzimę, czy też wracamy z powrotem, świadczy o tym, że kwestia tego kultu czci diabła w dzisiejszym świecie jest rzeczą normalną, tylko jest ukrywana. A do tego też służy armia dezinformatorów, żeby zgubić jakby wydźwięk tego, co się działo w czasie II wojny światowej. Ale oni, ci na przykład w Stanach Zjednoczonych, to się zdradzili właśnie tym pomnikiem i tym obrazem. Że dlaczego właśnie na szczycie z tą flagą Amerykańską, czy żołnierze amerykańscy, którzy zdobyli ten szczyt na Iwo Dzimie, właśnie zrobiono zdjęcie i później powstał pomnik. Znaczy zdjęcie, obraz i pomnik. To jest jakby taka pieczątka kultu diabła. Ale on ma swój koniec. Wiemy dobrze, że będzie Armagedon. Wcześniej będą inne spektakularne wydarzenia i takie rzeczy się docelowo skończą. To tyle.